O kurde. O kurwa, co to, prezydencka eskorta? Dobra, typ nie ogarnął, że wsiadłem. Nie odzywam się w ogóle. CSGOLombard.com to tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności. Oj! Ty odznaczył! Co jest? Odznaczył! O, dzięki. Ale pan jest, nie? Normalnie. Kobiety może mają pierwszeństwo, to może no, ja pierwsza. Na chwilę, dobrze, to zapraszam. Dobra, to ja pierwszy wyjdę. Kim pan jest? Szeryf drugiego stopnia, Michael Jordan, zapraszam. Tak? Zatrzymuj kolejkę. Tak. To, bo tutaj jest zajęte, to tutaj proszę. No bo ja chciałam odebrać licencję na broń. Rozumiem. Czy jest pani niekarana? No, jestem niekarana. Jak się pani nazywa? Tak powątpiewam w to, że pan jest policjantem. O dlaczego? Mogę prosić? No nie wiem. Tak, proszę bardzo. Proszę pani, to profesjonalna policja, kurde. Tak? A jestem profesjonalnym łowcą kosmitów. Normalnie 02 Michael Jordan, dobrze. Proszę tutaj jakiś dowodzik, pani imię, nazwisko. W zasadzie to chciałam wyjąć teraz kartkę i narysować coś głupiego i panu przekazać, ale strata czasu, także idę do... Nie no... Kurwa, bo stoisz tutaj, no bo stoisz tu i się patrzysz. Wstydziła się. Każdy. O, to on? Jo, to on. Witam. Psst, panowie, to ja. Witam, dobrze. Już tutaj pana biorę na kolanko. O kurwa. Dobrze, plan jest taki. Pan w świecącym stroju. Masz maskę, nie? Tak. Dobra, git. Zrobimy tak, że uciekniemy do tuneli, w tunelach uciekniemy z window, nie? Tylko w dwie strony różne. Halo? Ja bezcenny jestem. Dobra, poprosisz o niego, żebyśmy mogli stąd wyjechać tym samochodem. Dobrze. Dobrze, pan sobie tu postoi. Ja zbiorę najpierw diamenty z tyłu. Zamknę samochód. Uj, kwiat blokuje. Kwiat troszeczkę blokuje. Dobra, zamknięty. Dobra, git. Odejdź, będziesz negocjował. Dobrze. W takim razie zbiorę te diamenciki. Pyk, 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 pyk. Ale cisza. Wiesz, co masz mówić, dziecko? Może nie przyjadą. Oby nie. Teraz już ja mogę. Teraz już ja mogę ten. Uciekaj, ale ja nie wiem, czy ja mogę teraz, bo patrzcie, jeszcze nie mam torby. W teorii cały czas mi się klejnoty ładują. Tak, ale ja już teraz będę negocjował. No zbieraj się, ty... Kurwa, ale mi tak gówno dziś. Wystraj się, spokojnie. Pan zakładnik wszystko ma, co chce? Szybko chodź, bo ostatnie diamenty, szybko, szybko. Szybko. O, wiele lepiej. Siadaj, szybko, szybko, szybko. Staramy. O chuj. Przypał. Chuj. Spierdalamy. Przypał, przypał. To się napierdalaj. Z jakiejś przeszkody. Dobrze. Klasyczek tutaj wiedzie teraz. Ucz się, dziecko, jak to się robi. Zakładnika masz? No co by, czad? Myślałem, że przepadł. Nie musiałem go za nic wymieniać, bo pozwolili mi odjechać, bo ich nie było, więc po co mam wymieniać zakładnika za co? Przecież nie obstawili wyjścia. Nie było ich na czas. Jezus Maria! Kurde, co to było? Bomby! Dołożą nam do wyroku! O Boże. Będziemy zaraz wysiadać. Rozumiesz mnie, dziecko? Jest głupi, babcia. Błonny jest. Teraz będziemy wysiadać. Rozumiesz mnie? Nikt mi nie odpowiada. Milczenie oznacza zgodę. Ała. Biegnij im! Czy ta broń strzela? Czy ta broń strzela? Strzelam Dajcie szota, dajcie szota. Gość jest nieśmiertelny, albo ja mam jakieś ślepaki. Jeżeli coś by się działo z tymi rękoma, co było? Bo strzelone zostały. Strzelone. Dobra, bierzemy, pojedzie pan ze mną na szpital. Dobrze. Da pan radę sami, czy przynieść noszę? Dam chyba. Ściągnij maskę i... Wnuczki na szczęście nic się nie stało. Ściągnij maskę i dawaj dowód. O, proszę. Oj. Dowód? Ty tam prosto gdzieś wyjadę? Tak wyjdziesz. Prosto wam wyjedzie, ja mogę sobie oprowadzić pana. Jest kontrolny na szpitalu aktualnie. Proszę pana, oferuję panu dobry deal. Przechowa mi pan część rzeczy i procent dla pana. Jakie rzeczy? Klejnoty. Ile takich klejnotów są? Dużo. To znaczy? Dużo. To znaczy? 60 000. Tędy, tędy, dobrze. Albo 50% dla pana, ale zrobi pan tak, żebym nie był w więzieniu. Tak, ale ja się potem plaję, po co mi takie wiem. Słucham? Ja się może wędlejem, po co mi takie pieniądze? Proszę, błagam. Mam ładną siostrę. A, wie pan co, po ostatnich sytuacjach na wyspie, jak był zamach na moim ślubie, to nie potrzebuję dziewczyny. Dobra. Proste pytanie. Gdzie są klejnoty z napadu? No, proszę pana, leżę teraz na brzuszku. No to wstań. Nie mogę. Jestem ranny, nie możemy do tego po zabiegu przejść? Panie doktorze, czy on może wstać? No. Wstań, bo ci pomogę. Dobrze. Już daję klejnoty. Gdzie są klejnociki? Już daję, chwilę. A to dzisiaj tak cię przeszukam. Nie ufam, przykro mi. Jak to pan nie ufa? Jakiś sprzedajny śmieć ten medyk. Ech. proste, że przed zabiegiem takie rzeczy. Najlepiej w ogóle, jak gościu krwawi, to przepraszam, gdzie jest tutaj... Było zaś 200 i po problemie. Zauważ, not Michał, że chciałem tak zrobić. Wyobraź sobie taką magiczną akcję. Gdzie pan schował te błyskotki? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tutaj widzę kilka, no... W każdej kieszeni po trochu. No bo... Wie pan, jak to jest. Grosz do grosza. Co z tą siostrą? Co z tą siostrą? Widział, a słyszał pan, co ja do pana mówiłem w karetce? Że jest pan za bogaty. A, z tym weselem, tak. No. Ale no nie można się zamykać od razu na wszystkie kobiety, proszę pana. Ale wie pan, nie szukam. No ale taka siostra moja. Jak się nazywa? Ariana. A nazwisko? Grande. No, to pan znaną siostrę ma. Znaną, chętna na pana, tako. To pan też się Grande nie, 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 nie. No to... Bo to nie jest jej nazwisko, to, nie, nie, to jest artystyczne jej nazwisko, no, wie pan. Pseudonim artystyczny, tak, 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 tak. Halo. No i chcemy się dowiedzieć, czy znalazł, czy nie znalazł. Panowie szeryfi, możecie tu wziąć pana. Halo, medyk. Pan. Słucham. Ty zaś się tam pójść. Ale krwawienie... Nie no, ja z mostu. Skuterkiem wjechałem. Tutaj na szczycie. Ze szczytu zaskoczył. Tam babasy. I pełno ludzi. Pan poczeka, spokojnie. Czekam, czekam, proszę pana. Proszę pana, co pan robi? Czekam, czekam. Chcę tylko na papieroska i ubezpieczenie, proszę pana. No co pan celuje? No przecież nie uciekam, stoję w miejscu, co pan? Spokojnie. Pieniądze z ba... Dzień dobry, panie szoferze. Co pan tu robi? Pan nic nie mówi? Słyszy pan go? Nie. Halo, panie szofer. Pomóż, pomóż, pomóż. Dziękuję ci, mój aniele! Nie wiem, kim jesteś, ale już jesteśmy przyjaciółmi! Pan sobie trochę strągi ścisz. Przepraszam, oj, to pan widzę, że mnie nie zna. Ale jak najbardziej będą ściszane. Dobra, pan mnie tutaj gdzieś wysadzi, byle gdzie. Chyba, że nie będziemy ścigani. Jak nie będziemy ścigani, to spoko. No, teraz będę miał list gończy chyba na sobie, chyba że zapomnieli, jak mam na imię. O, super.